bycie w szkole jest źródłem bardzo wielu satysfakcji i bywa też źródłem bardzo wielu frustracji. I niekiedy te frustracje zabijają satysfakcję i tak powoli nas drążą i odbierają nam w ogóle chęć do życia i sprawiają, że tak smutniejemy i gaśnie w nas impet. I to nawet na rozmaite sposoby się opisuje, w jaki sposób nauczyciele w ciągu roku szkolnego tracą impet. Wrzesień jest zawsze najlepszy, a wtedy naprawdę jesteśmy gotowi zmieniać świat. W październiku jest już troszkę gorzej. Tak naprawdę najpiękniejsze są listopad i grudzień. I jak się wydaje, nie tylko z uwagi na to, że jest koniec pierwszego semestru i już zauważyliśmy, że nie wszystko, co zaplanowaliśmy, się uda się zrobić, ale też z uwagi na aurę, to znaczy to jest specyficzne dla naszych szerokości geograficznych. Tak? Nie jestem zupełnie pewien, czy dokładnie tak samo to wychodzi we wszystkich innych badaniach w innych krajach, z innymi szerokościami geograficznymi, ale w naszej szerokości geograficznej rzeczywiście dla nauczycieli grudzień jest taki maksymalnie depresyjny. To znaczy już stracili wiarę w to, że zrobią to, co zamierzali zrobić. Na dodatek wychodzą do szkoły, kiedy jest ciemno, wracają, kiedy jest ciemno, po prostu jest katastrofa. W związku z tym miałem taką pokusę, żeby powiedzieć jeszcze raz o dyskretnych radykałach, albo raczej, żeby rozszerzyć ten wątek, a Ola oświadomiła mi przed chwilą, że w zasadzie rozszerzałem ten wątek. I to mnie wprawiło w pewną konfuzję. A pomyślałem sobie, że ten dyskretny radykalizm, on jest takim kawałkiem, o którym warto przypominać. I spróbuję teraz zrobić dwie rzeczy w związku z tą konfuzją i uświadomieniem sobie, że prawdopodobnie niektórzy tak już mówiłem. Znaczy, po pierwsze spróbuję powiedzieć, dlaczego mi chodzi po głowie cały czas ten dyskretny radykalizm, zwłaszcza w kontekście takiego, wiecie, wychodzenia do szkoły, żeby dokonywać zmiany. I na tym etapie bym prosił Was, żebyśmy sygnalizowali sobie pewne rzeczy w taki oto sposób, że jeżeli już coś słyszeliście, podnosicie jedną rękę do góry, a jeżeli, uwaga, jeżeli już coś słyszeliście i nie chcecie słyszeć raz jeszcze, oczywiście, jak wiecie, istnieje też pewna przyjemność polegająca na tym, że słucha się raz jeszcze tych samych starych dowcipów. Gdyby ktoś chciał jeszcze raz usłyszeć to i utrwalić sobie, bo ja może repetycję w materiał studiowym, to ten osób podnosi dwie ręce, mówi: słyszałem, ale to naprawdę. Okay? Więc to jest moja prośba i zupełnie poważna prośba, tak? Bo inaczej prawdopodobnie będzie masakra. I jak sobie myślałem o tym dyskretnym radykalizmie raz jeszcze, to myślałem sobie o takiej sytuacji, w której jesteśmy my jako nauczyciele, którzy chcemy zmieniać szkołę, tak? Szkołę w ogóle i tę moją konkretną szkołę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że niekiedy mamy taką pokusę myślenia wszystko albo nic, tak? I kiedy nie wszystko, to po prostu człowiek myśli sobie: cholera, to bez sensu, tak? I wiecie, na rozmaite sposoby to się przejawia, tak? Niektórzy myślą: rzucę wszystko i założę zupełnie nową szkołę, prawda? A niektórzy myślą, a rodzice myślą sobie: szlak, ten homeschool, prawda? Wszystkie dzieci wyprowadzamy ze szkoły, ratujemy je przez system i tak dalej, i tak dalej. I takie strategie też są okej, prawdopodobnie, natomiast one nie są dostępne powszechnie. I jakby punktem wyjścia dla takich dyskretnych radykałów jest takie zaakceptowanie pewnej takiej ambiwalencji, to znaczy tego, że ja jestem w środowisku, które nie odpowiada mi doskonale, tak? To znaczy, które nie jest środowiskiem, z którym ja się absolutnie utożsamiam, tak? Za którego dałbym sobie rękę odciąć, tak? To nie jest, by tak powiedzieć, takie miejsce, w którym mógłbym powiedzieć: tu chcę zostać i tu chcę użyć, tak? Nie, to nie jest takie miejsce, tak? Ale to, że to nie jest takie miejsce, to nie oznacza, że ja chcę koniecznie to miejsce opuścić. Tak? I jakby dyskretny radykał żyje w takiej ambiwalencji. To znaczy, on wie, że to nie jest miejsce doskonałe, ale akceptuje je w pewnym sensie takim, jakim jest, tak? I gotów jest je powoli zmieniać. No i to jest taki dosyć, przynajmniej dla mnie, dosyć ważny moment. Tak? Ja nie wiem, to trochę pewnie zależy też od nastawienia emocjonalnego, bo mnie tak ten kawałek bardzo się nie rezonuje, po prostu dlatego, że ja mam pewną silną tendencję do myślenia wszystko albo nic. To znaczy, po prostu jak coś, wiecie, nie odpowiada sobie tak: cholera, szuk. No i jak byście na przykład zobaczyli, to na przykład widać, tak teraz sobie myślę o tym, widać na przykład prawdopodobnie w tak zwanym moim CV. Tak? Znaczy, że ja mniej więcej 3 lata zmieniam pracę, no bo po prostu myślę sobie tak: szlak, cholera, no, i to
może jest ok, tak? Ale przez te 3 lata warto jeszcze coś robić i to jest ten moment, bycie dyskretnym radykałem. I dyskretny radykał, tam jest takich 5 kawałków, o których pewnie wam już mówiłem, to jest dobry moment, żeby właśnie sygnalizować, że już to słyszeliście, ale 5 jakby takich strategii to są rzeczy, które są względnie oczywiste, póki się ich jakby. One są względnie oczywiste, kiedy się je wypowie, kiedy się je nazwie i umówi. Natomiast myślę sobie, że są wbrew pozorom nie takie dostępne, jak po prostu o tym myślimy. To znaczy, gdyby ktoś nas tak zapytał, jak sobie radzić w Radzie Pedagogicznej, w której połowa ludzi kompletnie mnie nie rozumie, a druga połowa trochę mnie rozumie, ale nie ma czasu na nic innego poza realizacją podstaw programowej i to w takiej wersji, którą sobie oni wyobrazili. Tak? Czyli nie prawdziwej, ale jakiejś urojonej, strasznej w ogóle. Tak? To jeżeli ja jestem w takim miejscu, tak, to jakie są te moje dostępy? Tak? Jakie są te moje dostępy? I jakby krok pierwszy, i teraz sobie myślę, że dla pewnego porządku nawet skłonny byłbym zepchnąć do takiej notatki, którą sobie wpisuję. Krok pierwszy jest taki, że ja po prostu gotów jestem jakoś zaznaczać to, że jestem, że mam inny pogląd na szkołę. To jest zupełnie kluczowy moment, to znaczy takie pytanie, jakie są moje granice? Znaczy, jakie sobie wyobrażam szkołę, jakie sobie wyobrażam bycie nauczycielem, kim ja jestem? To pytanie, to tożsamość jest dramatycznie trudne pytanie. Jak my je zadajemy naszym studentom, to oni naprawdę z tym się zmagają, na tylko doświadczonym nauczycielom, to oni też mieliby z tym kłopot. To znaczy, że te granice są rozmyte. Że ja nie do końca wiem, gdzie jest takie moje non-postum, gdzie ja już muszę powiedzieć nie, takich zachowań w szkole nie akceptuję, takiego sposobu nauczania nie akceptuję, takiego sposobu mówienia o uczniach nie akceptuję. Tak? Gdzie to jest? Bo to się przesuwa. Tak? Ja zawsze mam czas z tym zgryz, jak w pokoju nauczycielskim ktoś mówi, wraca zmęczony do pokoju nauczycielskiego po lekcji i mówi, co za debile. Tak? Być może ci z was, którzy bywają po nauczycielskich, słyszeli już jakieś słowo. Nienawidzę dzieci. I to jest dalsze pytanie. Znaczy, czy to jest taki kawałek, w którym ja powinienem jakby to puścić, bo po prostu ktoś oddaje swoje emocje i tyle? Tak? I to nic nie znaczy. Czy to jednak znaczy? Bo jednak jest świadectwem tego, że coś takiego się już dzieje w nas, że dzieciaki depersonalizujemy, że myślimy sobie o nich nie Jasio, Kasia, Ania, tylko myślę sobie studenci. Tak? I co więcej, że te słowa jednak trochę nas jakby psują. To znaczy, jak się już to powie, to później zaczyna się coraz łatwiej tak myśleć. Jest pytanie, czy ja gdzieś powinienem wtedy, to jest takie, czy to jest ma granica? Gdzieś, nie wiem co, to jest pytanie, jak zaznaczyć swoją drogę. Tak? Jak wyczuwszy jakby nastrój tego człowieka, żeby nie wyjść, prawda, teraz na kogoś, kto będzie kaznodzieją, prawda, który rozbeszta. Tak? Jak powiedzieć mu, hej, nie, debile, tak? Straszne słowo, debile, prawda? Coś łagodniejszego, tak? Poszukajmy czegoś, tak? Wiecie co, takie stare dziecięce zabawy, prawda? Nie mów o cholera, mów o wiśniach. No? Każdy to przechodził i już samo nawiązanie do tego może być takim rozładowującym kawałkiem, prawda? Gdzieś tak, nie mówmy, no dzisiaj słuchaj, nie mówmy debile, prawda? Mówmy cześć, tak? Albo wiśnia, albo coś innego, nie wiem. No. To już okej. Okay. Słowo czereśnia właśnie zaczyna być znowu niebezpieczne prawdopodobnie, tak? Ale ponieważ dla osób zanurzonych głęboko w kulturze PRL-u jednak słowo czereśnia odsyła do sympatycznej postaci, to powiedzmy, że to jednak jest pewna taka szlachetna sosota, że czereśnia, prawda? Z niej będzie, tak? Jeżeli to się zachowało w czyjejś wyobraźni, że czereśnia to jest szlachetnie prosty Wiesław Goła z w ciągu 102, to jest ok, być może nie będą wcześniej. Jakkolwiek. Więc to jest bardzo ważne pytanie, jakie są moje granice i te granice ja zaznaczam. Tak? To znaczy w rozmaitych momentach podkreślam, kim ja tu jestem. Ja nie chcę was zmieniać całej mojej rady, nie chcę zmieniać mojej szkoły, nie chcę zmieniać waszych lekcji. Tak? Natomiast jakby domagam się, żebyście zaakceptowali moją osobność. Osobność nie w tym sensie, że was olewam, odtrzymam się i tak dalej, ale w tym, że ja mam takie granice. One są tutaj. Tak? Pracuję tak, nie wyobrażam sobie szkoły takiej. To jest jakby zupełnie podstawowy kawałek, mi się wydaje. A to jest bardzo trudne zadanie, zastanowić się, gdzie są te moje granice. Tak? Ja mam z tym kłopot, tak?
bardzo ciekawe ćwiczenie intelektualne. Zatem wiecie, idą rozmaite rytuały, tak, zachowań itd. itd. Tak? Można sobie schematycznie, nie wiem, zaznaczać swoją drewność, nie wiem, przez strój, przez to, jak się wyposażać, idąc na lekcje itd. itd. I to jest wątek numer jeden, o którym pomyślałem sobie. Trochę martwi mnie, że nikt nie podnosi rąk, bo ja mam takie przekonanie, że jednak o tym mówiłem. Ola mnie w tym utrwała, do tego przekonuje. Nie, 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 coś podobnego. No to w takim razie teraz coraz śmielej będę sobie poczynał. Bo dotąd po prostu, wiecie, tak trochę poruszałem się po tym polu, jak pamiętacie, jak taki dowcip o sapera czerwona lista, jak oni szukają min. Ten sposób szukania min to jest taki sposób rzeczy, że się robi to mniej więcej w ten sposób. Tak, i więc ja tak do tego maszerowałem. Mając nadzieję, że jeszcze nie mówiłem, albo że może po prostu trochę inaczej. Natomiast w takim razie już teraz śmielej. Więc po pierwsze to jest ten moment tożsamości. Drugi moment, jak mi się wydaje, taki drugi krok, to jest taki moment, który polega na tym, żeby zmienić zagrożenia szans. Znaczy, na pierwszym etapie po prostu jesteśmy sobą i bronimy swojej granicy. I pokazujemy i jesteśmy takim kamykiem w bucie, który trochę przeszkadza po prostu. Na drugim etapie pojawiają się wobec nas rozmaite oczekiwania. To znaczy ktoś mówi, ok, możesz mieć swoje zasady, ale ja też tutaj kiedyś rozmawialiśmy, ktoś z nas opowiadał o tym, że pracuję w szkole, gdzie trzeba wystawić tam 30 ileś stopni, prawda? I w rozmaitych kolorach i tak dalej, i tak dalej. I ktoś mówi, nie mam tyle. Tak. Czekam po prostu na wolę. I teraz jest taki moment, w którym pojawiają się, dosyć szybko pojawiają się zagrożenia. W tym sensie, że ktoś jakby dokonuje ataku na tą tożsamość i mówi, hej, tu są jednak trochę inne zasady. To znaczy, tu się akurat musisz przesunąć, tak? Tutaj twoja granica nam zawadza, tak? I myślenie w kategoriach bycia dyskretnym radykałem to jest myślenie, w którym jakby nie tyle jest, wiecie, to jest taki moment, w którym myślicie sobie w kategoriach takich tu swoje inaczej nie mogę, tak? To znaczy teraz ktoś mi mówi zrób tak i tak, a ja mówię nie zrobię, prawda? I po prostu będziemy się siłować i przegram, tak? Dyskretny radykał, powiada Meyerson, zmienia zagrożenia w szansę, tak? To znaczy on próbuje znaleźć jakby taki modus vivendi, który sprawi, że to, co było zagrożeniem, stanie się szansą. Tak? Znaczy, jeżeli oczekujesz ode mnie tego czy tego, tak, to może spróbujmy, po pierwsze, chcę dokładnie powiedzieć, na czym polega mój problem. Tak? Bo na przykład, jeżeli ktoś mi mówi, wystawiaj 16 ocen, tak? a ja mówię, nie będę wystawiał 16 ocen, to ta osoba może mieć na przykład takie poczucie, i bardzo często ma takie poczucie, że to jest osobiste. Tak? To znaczy, że to jest po prostu gra o władzę. Tak? Że ktoś mi rzuca wyzwanie. Czy, tak? Ty mi każesz postawić 16 ocen, to sprawdziłem, tak? Czy nie trafiła, czy trafiła koza na kamień. Prawda? Ludzie mają pewną tendencję do rozpoznawania w tego rodzaju sytuacjach gry o władzę. Pierwsza sprawa związana z... I to wtedy na pewno jest zagrożenie, jak się zaczyna gra o władzę. Tak? Bo ludzie, jak zaczynają grać o władzę, to się robi gorzej. Więc nieraz jest dobrym kawałkiem takim, żeby po prostu powiedzieć, jakby zmienić zagrożenie w szansę, to znaczy powiedzieć, gdzie jest mój problem. Tak? Znaczy, jakby nie mam nic do tego, tak jak o tym gadałaś, nie mam nic do tego, że jesteś szefową tego zespołu i masz pewną wizję. Tak? Pytanie jest takie, tak? Czy w ramach naszego zespołu matematyków możemy mieć dwie albo trzy ścieżki, tak? Z którymi będziemy eksperymentować? Co ty na to? Tak? Czy dla ciebie jako szefowej naszego zespołu, tak, nie było fajną rzeczą, żebyś mogła przyjrzeć się jako szefowa kilku nauczycielom w swoim zespole, którzy to realizują, bo ja bym chciała spróbować tego i tego. Tak? Nie dlatego, że chcę być szefową zamiast ciebie, nie dlatego, że chcę ci pokazać, że mam cię w nosie i w ogóle twoje 16 ocen po prostu, wiecie, radzę tym i uważam, że po prostu spadłaś choinki i nie wiadomo skąd się działać w systemie szkolnym. Tak? Nie dlatego wszystko to robię, tylko robię to po prostu dlatego, że mam rozmaite przekonania, takie dotyczące oceniania i chcę je sprawdzić. Może nie mam racji, ale chcę je sprawdzić. Co ty na to, żebyśmy to siedziało w twoim zespole? W twoim zespole będziesz miał ludzi takich i takich i będziemy o tym gadać. Czy to nie byłoby fajne?
To jest taki moment, w którym zagrożenie zmienia się w szansę. Tak? To znaczy, w którym komuś pokazujemy, jakby trochę schodzimy z gminy strzał i mówimy, to co dla mnie jest najważniejsze, to nie to, żeby pokazać ci, że po prostu reprezentujesz XIX-wieczną myśleniuszką. Tak? Nie o to mi chodzi. Twoje myślenie jest ok. Być może to na szansę. Tylko, że nie dla mnie. Nie dla mnie. Tak? Nie zamierzam w tej chwili cię zrobić. Natomiast chcę, byś pozwoliła mi być w tym miejscu, może to jest nawet zyskać się. To jest taki moment. A takich strategii polegających na tym, żeby zamieniać zagrożenia w szansę jest ileś, tak? Znaczy, na przykład można proponować alternatywę. Tak? Alternatywą jest na przykład, jeżeli na przykład motywem tych 16 ocen jest to, co się nazywa systematycznością oceniania. Tak? No bo pamiętajcie, że w rozporządzeniu o ocenianiu tak naprawdę są dwa mocne warunki. Tak, że trzeba wystawić stopień na koniec roku. Wcześniej nie trzeba wystawić żadnego stopnia, ale na końcu trzeba wystawić stopień. I druga, że trzeba oceniać systematycznie. Tak? Więc jeżeli motywem tych 16 jest systematyczność, tak, to być może alternatywą będzie powiedzieć, że ja jakby zbiorę zestaw, nie wiem, 7, 8, nie wiem, 9 rozmaitych informacji zwrotnych, tak, które będą moją dokumentacją i które będę umieszczała, skąd będę mówiła, gdzie mieszkać w Lubruszu. Tak? To jest zawsze trochę ryzykowne, bo do Lubrusza trzeba znaleźć rzeczy wpisywać je. Tak? Tam jest oczywiście moduł oceniania kształtujące i jakby nie ma z tym kłopotu, żeby ominąć jakby konieczność wystawiania stopni w Lubruszu. Śmiało można wystawiać oceny opisowe, ale trzeba je wpisywać, a ja oczywiście wolałbym z perspektywy udzielania informacji zwrotnych, żeby w tym uczestniczyli moi uczniowie. To znaczy zdecydowanie wolałbym, żeby... No i ja też, jeżeli pracuję w wielu klasach, a w każdej mam 25 czy 30 osób, to jak sobie powiem, że każdej chciałbym dostać w ciągu semestru 7 informacji zwrotnych na piśmie, pełnych informacji zwrotnych typu gdzie jestem, dokąd zmierzam, jaki jest mój następny krok, tak? No to prawdopodobnie jest to prawie niemożliwe. Jest to prawie niemożliwe dla jednej osoby, która próbuje udzielać informacji zwrotnych 30. Jest to możliwe, jeżeli mam 30 uczniów, którzy ze mną współpracują. To znaczy, uczę ich udzielania informacji zwrotnej, daję im dobre kryteria oparcia, które oni mogą udzielać informacji zwrotnej. Jest nas w 30-osobowej klasie, jest 31 osób, które udzielają informacji zwrotnej 30 uczniom i jednemu nauczycielowi. To jest już sensowna zupełnie proporcja. Tak? Jeżeli teraz uda mi się jakby tak ulokować jeszcze w Lubruszu, jeżeli to jest ta potrzeba, czy taka alternatywa systematyczna jest dla ciebie, tak? Bo być może prawdziwy motyw tej szalonej osoby, jeszcze przez chwilę pozostanę przy naszym przykładzie tej matematyczki, ten prawdziwy motyw tej szalonej osoby jest taki, że ona po prostu jest szefową zespołu matematyków, tak? Czuje się odpowiedzialna wobec dyrektora za pracę zespołu, dyrektor ją rozlicza głównie z tego. Tak? Nie wiem, dyrektor może być w WF-u albo polowicą, albo nie ma żadnego pojęcia, po czym się poznaje dobrze funkcjonujący zespół matematyków. Tak? Więc poznaje się prawdopodobnie po tym, że oceny są wystawiane systematycznie. Tak? Z tego ją rozlicza. I teraz pytanie, czy to dla ciebie będzie ok? Znaczy, czy będziesz czuła w swojej roli kogoś, kto pilnuje nas, żebyśmy byli systematyczni? Ok, jeżeli po prostu w Lubruszu się będziesz widziała 5, 6, nie wiem, ocen opisowych moich, tak, informacji zwrotnych, albo zdjęć tego, jak sobie uczniowie udzieli informacji zwrotnych, albo będzie to dostępne w ich portfoliach, tak? Albo będzie to dostępne w moim klasowym archiwum, w witeczkach, nie wiem. Tak? To jest to. Więc jakby pokazywanie też możliwych alternatyw. Trzeci krok, czy trzecia pozycja, jakby nieco jeszcze bardziej zaawansowana, to jest taki moment, w którym już nie tylko zamieniam jakby zagrożenia w szanse, ale zaczynam po prostu negocjować. Tak? To znaczy, zaczynam, no właśnie, na razie mówiłem tak, nic do was nie mam, ale pozwólcie mi być sobą, tak? Pozwólcie mi być wiernym kilku moim ideom, które chcę zawsze wam przypominać, to są te rzeczy, które są dla mnie ważne. Mogą was, tak wam nie powiem, tak? Ale mogą was sobie zawstydzać, tak? Ale nie mówię tego, żeby was zawstydzić, po prostu to są moje idee. Tak? A to jest moja pierwsza pozycja. A drugie, jestem w tym miejscu, w którym myślę sobie, ktoś jakby próbuje złamać moją granicę i ja próbuję jakby nie iść na zwarcie, tylko zmienić zagrożenie w szansę. Tak? Pokazuję alternatywy, sprawdzam jakby. Teraz naturalną konsekwencją jest negocjacja. Tak? Znaczy jest jakiś taki moment, w którym zaczynamy, to jest już taki moment, gdybyśmy pozostali przy tym ocenianiu, jak będzie, tak? To jest już taki moment, w którym ja jestem gotowy do tego, żeby w Radzie Pedagogicznej, kiedy po raz kolejny będziemy uchwalać wewnątrzszkolny system oceniania i w tym wewnątrzszkolnym systemie oceniania będzie
założenie, że wystawiamy stopnie i że te stopnie są wystawiane w taki sposób, że trzeba mieć ze 3 w miesiącu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko głosujemy i w ogóle uruchamiały cały ten system, tak? Albo nie wiem, głosujemy na moją ulubioną rzecz ze szkoły, punktowy system oceny za zachowanie. Tak? Głosujemy, że będziemy mianowicie dawać dzieciom punkty za to, jak się zachowują, prawda? 2 punkty za to, że pomagają innym, 2 punkty za to, plus 2 za pomoc w lekcjach, minus 2 za spóźnianie się na lekcje, na przykład, prawda? Zawsze sobie przypominam moją młodszą córkę, która kiedyś powiedziała, że zostaje po lekcjach, żeby pomagać swojej koleżance w matematyce. Wow, Olek, jesteś wspaniałym ojcem, naprawdę, że udało ci się przygotować dziecko do takiej sytuacji, po prostu zostaje po lekcjach i pomaga koleżance. Na co moja córka mówi, to wszystko przez ciebie. Wiecie, sam tekst, wszystko przeze mnie, w zasadzie był zgodny z moim pisem. Oczywiście tak uważam, ale ton, jaki to wypowiedziała, sugerował, że to nie jest w tym sensie moja zasługa, w jakim dotąd myślałem, więc dopytałem się jej, dlaczego. Ona mówi, wszystko przez ciebie, dlatego, że się spóźniamy na tę szkołę. Ja mówię, i co? Po prostu muszę, cholera, to robić. Prawda? Po prostu tracę punkt na spóźnianiu, teraz muszę zostawiać z koleżankami i pomagać im. Wcale tego nie chcę, bo po co? Ja jestem ciasny, mówię, no tak, pomagał, żeby odrabić te spóźnienia, prawda? Więc może byśmy zaczęli być punktualni, to wtedy nie będę musiał być tą cholerą altruistą. Więc to jest tego rodzaju, no i tam te punkty szaleją w szkołach, prawda? No i jest ten moment głosowania, tak? Być może to jest taki moment, w którym ja jestem już gotowy do tego, żeby rozpocząć negocjacje. Tak? To znaczy, żeby jakby próbować z jednej strony zrozumieć, co stoi za tym, że nauczyciele w mojej Radzie Pedagogicznej opowiadają się w jakiejś znacznej części za systemem punktowym. Tak? Bo jest jakaś taka grupa ludzi. Tak? Albo że na przykład jakaś grupa ludzi widzi rozmaite wady punktowego systemu oceny zachowania, tak? Ale nie jest w ogóle gotowa do jego zmiany. Tak? To nie jest dobry system, ale ciekawe, jaki mogę być. Tak, próbuję to zrozumieć. Za tym stoją bardzo rozmaite motywy. Tak? Na przykład, tak jak miałem okazję to obserwować, kiedy dokonywaliśmy zmiany w szkole, w moim młodszej córki z Toniną, ja tam to robiłem z poziomu rady rodziców, to kiedy tam to się działo, tak, to miałem poczucie, że jednym jakby, kiedy już dokonaliśmy tej zmiany, to ujawił się bardzo poważny kłopot, o który tam nie zadbaliśmy. Znaczy mówię, nie zadbaliśmy, chociaż z czegoś zrezygnujemy, bo akurat w tym zespole nauczycieli się nie da, ale w przyszłym roku już naprawdę zmienię to robił. I w ten sposób wielka zmiana nagle po prostu zmienia się w coś, czego już nie ma. Tak? Bo po prostu idziemy na mnóstwo kompromisów. Ta wielka zmiana tak powoli adaptuje się do rzeczywistości, że na końcu spełnia się to, o czym mówi książę Dina Teodosa, tak? To znaczy niekiedy trzeba wiele zmienić, żeby wszystko zostało po starym. Tak? I tak to najwyżej części działa. To teraz logika bycia dyskretnym lekarzem polega na tym, żeby to zrobić. Tak? Znaczy nie wprowadzamy mega zmian. Po prostu zmuszamy system, żeby się powoli adaptował do nas. Tak? Po prostu, i on, tak jak wielkie zmiany adaptują się do rzeczywistości i zmieniają się w tę samą szarą smutną rzeczywistość, tak szara smutna rzeczywistość, kiedy natrafia na kamyki, adaptuje się i zmienia się powoli, powoli, powoli. Tak? Zgodnie ze słowami poety, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamień. Tak? I ta lawina systemu, prawda, jak się będzie toczyła po takich kilku kamykach, jakimi jesteśmy, to po prostu trochę się zmieni. Tak? To jest, wiecie, perspektywa nie roku, ani dwóch. 3, 4, 5. W zależności od tego, jak szybko zgromadzicie wokół siebie większą grupę kamyków, tak? Ale 5 lat bez przesady. No. My nawet człowiek nie zauważa, że 5 lat, tak? W szkole, gdzie czas biegnie bardzo, bardzo szybko. Tak? Więc to jest ten kawałek. I chyba zupełnie na koniec pomyślałem sobie, że jak o tym wszystkim mówię, to cała ta idea bycia dyskretnym, ona bardzo dobrze konwenuje z tym, co mówimy o istotnych motywach ludzkiego działania. Tak? Oczywiście, jak wiecie, teorii motywacji jest bardzo, bardzo wiele. Ale taka, do której być może warto się odwoływać niekiedy, znaczy do rozmaitych wart w kulturze, tak? Ta nie jest uprzywilejowana, ale
akurat w tym kontekście wydaje mi się bardzo adekwatne. Myślę o takich badaniach, które robiono na Massachusetts Institute of Technology, dotyczących tego, jak działają silne motywy zewnętrzne, to znaczy dodatki motywacyjne i płacenie ludziom za pracę. Oczywiście od razu powiedzmy, że nie jest tak, że niepłacenie ludziom za pracę jest najbardziej motywujące na świecie. To znaczy, jest pewna zgoda co do tego, że ci ludzie nie powinni myśleć o tym, czy są w stanie coś dogadywać. Tak? Natomiast później zaczyna być ciekawie. Znaczy, bo jest takie silne przekonanie, że po prostu jak się będą skrywać ludziom pieniędzy, to oni będą coraz bardziej efektywni. I w tych badaniach na micie najpierw próbowano to robić z studentami amerykańskimi i zauważono w tych badaniach jedną bardzo dziwną rzecz, mianowicie taką, że ten motyw, im więcej pieniędzy, tym niby bardziej efektywnie, działa tylko w jednym przypadku, to znaczy w przypadku prostych zajęć fizycznych. Tak? Znaczy, jeżeli ja macham łopatą, to im więcej będziecie mi płacili, tym ja szybciej będę machał łopatą, a w końcu umrę. Tak, ale coraz szybciej będę łopatą, im więcej będzie kasy, tak? I jak będę patrzył po prostu jak dżing, spadają monety, to będzie... Natomiast ten motyw spadających monet znika, kiedy ja muszę wykonać zadania o charakterze intelektualnym, twórczym, analitycznym. Znaczy, okazuje się, że wtedy im więcej pieniędzy, tym moja efektywność spada. A to były dziwne wyniki. Oni bardzo byli zdziwieni, stawiali się, czy to nie jest przypadkiem tak, że jak się bada studentów NIT-u, to oni są jacyś tacy w ogóle. Więc zaczęto jeździć po świecie, robić badania w takich miejscach, gdzie jest bardzo biednie, gdzie pieniądze wydają się być nieco bardziej, mają większą wartość niż dla studentów NIT-u. Niczego nie brakuje. I to się powtarzało. Znaczy, gdziekolwiek robiono badania, okazało się, że silny motyw zewnętrzny w postaci pieniędzy wpływa na wydolność fizyczną, natomiast intelektualnie wręcz przeciwnie. To znaczy, po prostu do pewnego momentu dochodzi, a później jest coraz gorzej. Znaczy, im więcej płacę, tym gorsze wyniki. I w tym badaniu później próbowano jakby określić, co tak naprawdę motywuje ludzi do podejmowania trudnych wyzwań intelektualnych. A praca nauczyciela jest trudnym wyzwaniem intelektualnym. Tam się odwołano do trzech takich silnych rzeczy, które mają nas napędzać. Tak? Efektywniej koniec końców niż pieniądze, których nie należy lekceważyć. Pierwszym takim motywem jest motyw mistrzostwa. Znaczy po prostu bycie lepszym od samego siebie wcale. Zobaczcie, że dyskretny radykał to jest ktoś, kto ten motyw mistrzostwa sobie rozwija. Znaczy, myśli sobie, pan licho, tak, że moja szkoła nie będzie najlepsza na świecie. Że wszyscy moi nauczyciele i koledzy nie będą najlepsi na świecie. Ja będę lepszy od samego siebie wczoraj. Motyw mistrzostwa. Drugi ważny motyw to jest motyw autonomii. Znaczy, ludzie są bardzo efektywni, się włączają, jak mają pewne poczucie tego, że są autonomiczni. Żeby być autonomicznym, trzeba znać swoje granice. Tak? Świat nam próbuje zabrać autonomię, ale jak nie znamy swoje granice, to jesteśmy w stanie też ją chronić. Tę autonomię, to nas też napędza. Znaczy, myślimy sobie, okej, są takie ograniczenia, ale to jest moje pole i na nim mogę zawsze działać. To sobie wyznaczyłem i bronię tego obszaru. To jest autonomia. I trzeci ważny kawałek to jest cel. Cel, ale taki cel, wiecie, istotny, motywujący, wartościowy cel, związany po prostu z tym, co się dokładnie nazywam misją zawodu nauczyciela. Część moich kolegów ze szkoły edukacji uważa, że nie powinniśmy mówić o nauczycielstwie jako zawodzie misyjnym. Ja uważam, że powinniśmy mówić o nauczycielstwie jako zawodzie misyjnym. To jest bardzo dobry misyjny zawód. Ja czynię jedno zastrzeżenie, to znaczy nie daję nikomu prawa do tego, żeby mi to mówił. Znaczy nie daję prawa dyrektorowi szkoły, żeby mi mówił, że to jest misja. Nie daję prawa Ministerstwu Edukacji, żeby mi mówił, że to jest misja. Natomiast to jest misja. Tak to wybieram, tak? To jest misja i to jest dlatego to ostatecznie wolę robić, tak? I dlatego to jest ten cel, który mnie ostatecznie atrakcja, tak? To znaczy, być może jest parę innych miejsc, w których mógłbym, nie wiem, zabrać więcej pieniędzy albo coś, tak? Mniej się frustrować, mniej pokładać energii, mieć dłuższe popołudnia, ale to mnie nakręca, tak? To jest ten cel, muszę sobie głowę, wiecie. To jest grał najwyższą stawkę, tak? Bo jak powiada mądra księga, oddech dzieci spieszących do szkoły podtrzymuje świat istnienia.
Więc po prostu koniec końców dlatego warto być nauczycielem, tak? Bo no, rozmaici ludzie robią rozmaite rzeczy, robią biznesy, zarabiają mnóstwo pieniędzy, tworzą wielkie wynalazki i tak dalej, ale na wszystkie te wynalazki, biznesy i tak dalej, nie będzie miejsca, jeżeli świat nie zostanie podtrzymany w istnieniu. No więc my wykonujemy tę pracę podtrzymywania świata w istnieniu. To jest w ogóle w porządku. Z punktu widzenia człowieka, który zawsze chciał być Avengersem, podtrzymywanie świata istnienia jest okej. Więc ja podtrzymuję świat istnienia. Tak? To jest ten moment, który dobrze znacie. Prawda? Kiedy idziecie ulicą, musicie sobie... Wyglądacie, to jest twoje na zewnątrz, masz albo sobie zwykły człowiek. Jeden z wielu przechodni. W waszej kieszeni dzwoni komórka, odbieracie, widzicie lekcja szkoły. Dostajecie informację, że są 3 godziny zastępstwa. To jest ten moment, w którym rozbieracie swoją koszulę, krawat, pod waszą marynarką, pod zwykłym zdrzewnym strojem ukazuje się strój superbohatera. Lecicie do szkoły, strój zastępstwa. To super, sam przyjemny. Przyznajcie, że mało kto ją ma. My ją mamy. To jest cel. Myślałam, że mamy teraz jeszcze chwilę pytanie po gawędki. Zachęcam, bo tym już nie będzie możliwości dzisiaj. Innowatorskiej metody, nie będzie więcej pytać. Bo ja też wiem, że to, co powiedziałeś ostatnio, tego nauczyciela, który wchodzi i mówi hi i bye, jakoś mi to bardzo mocno tkwiło w głowie i już kombinuję, jak to zrobić, na przykład dzisiaj to, o czym przychodzi do kryteria, bo jakby czuję, że nie do końca jestem w stanie na razie sama osobiście uciec od ocen w mojej szkole. Bo jednak jest to tak, że mają to wyborować się na przykład zawodowy albo na matematykę i jak są jest stopień, a od niej nie ma, to ja niestety nie znam na pozycji. Więc czuję, że ten stopień jeszcze na razie... Też to miałem większy, ale nie będzie. Mówi się odezwanie takiego przejścia, takie przejście związane z tym, że jak się okazało, ten system punktowy był nie tyle systemem pozwalającym wystawić oceny zachowania na semestr na koniec roku, co po prostu był sposobem dyscyplinowania uczniów. Tak? To znaczy, że nauczyciele nie radzili sobie w ogóle z dyscyplinowaniem uczniów w klasie inaczej niż strzelając do nich punktami. Tak? Czyli nie bardzo wiedzieli, jak inaczej interweniować, kiedy dzieje się coś w klasie, poza tym, że mogą krzyknąć minus 2. Tak? Minus 7, prawda? Minus 77, prawda? Tak? Albo cały serial wszyscy minus 5, prawda? I tak dalej. Tak. Cała klasa minus 80, prawda? I tak dalej. Tak. Poza tym, to jest oczywiście, wiecie, to trzeba zrozumieć, tak? To znaczy, jeżeli ja nie mam zupełnie innych narzędzi do tego, jak wpływać na to, co dzieje się w klasie, jak prowadzić dyscyplinę w klasie, tylko te punkty, no to oczywiście, jak ktoś mi wyrywa te punkty, ja mogę nie być do nich przekonany, ja mogę widzieć wszystkie absurdy związane z punktami, tak? A mogę widzieć jakby, nie wiem, wszystkie paradoksy, tak, tych, wiecie, tych, nie wiem, przysłowiowych, tak, sportowych klas chłopców, prawda, gdzie są same łobuzy, które za bicie i niszczenie mienia szkolnego dostają tam minus 500, po czym zdobywają 2 medale na mistrzostwach w siatkówce, prawda, robią plus 1000 i ostatecznie dostają wyróżniające. Ponieważ, no chyba, że już naprawdę tak zniszczyli mienie szkolne, że już no, nie ma przebacz i trzeba im z tego wyróżniającego zjeść na poprawę, mimo że są złotymi medalistami, tak? Ale więc no, to rozmaite są te dziwactwa, to jest no, w kata czy siak. Więc te negocjacje, one są zawsze jakimś kawałkiem, który ja przyglądam trochę potrzebą ludzi i sprawdzam, jak do czynienia mogę się przesunąć, tak? To jest już taki moment, w którym zobaczcie, ja nie mówię, pozwólcie mi mieć swoją ścieżkę. Tylko zmieńcie ten system tak, żeby ja się zmieścił, żeby ciebie się zmieścił. Tak? To będzie jeden system, ale to będzie system być może zbędnie otwarty, a być może będzie taki, że ja się na trochę zgodzę, a wy się na trochę zgodzicie. Tak? Ja się zgodzę na to, zgódźmy się na przykład, że zanim wystawimy jakiś stopień, to udzielimy informacji zwrotnej. Negocjujemy. A to jest krok trzeci, czy pozycja taka trzecia. Pozycja czwarta. To jest to, co Mason nazywa to jest brzydkie słowo, lewarowanie, ono jest takie, jak mówię, z ekonomii. Ale
To jest takie wzmacnianie efektów małych zwycięstw. Znaczy, jeżeli ja w jakiejś sprawie odniosę małe zwycięstwo na poziomie mojej klasy, na poziomie mojej rady pedagogicznej, to jest akceptujecie, tak? Przyjmiecie jakiś mój pomysł, to to jest pomysł, który ja powinienem lewarować, tak? To znaczy, jeżeli negocjujemy nowy system oceny zachowania i przegrałem na wszystkich frontach, ale jedna rzecz przemyciłem tam, to nie łamię się tym, tylko tą jedną rzecz staram się możliwie wykorzystywać i na przykład proponuję grupie nauczycieli, żebyśmy wszyscy naprawdę z powagą ten jeden kawałek potraktowali. Tak? I nawet może zrobić jakieś takie mikrobadanie w klasie, jakieś takim, wiecie, metodologii action research i tak dalej, żeby zobaczyć, czy to działa, czy to jest silne, bo o tym powiedzieć. I też biorąc, żeby powiedzieć hello, tak? I to nie było tak, że gdzieś przemyśliliśmy jedną rzecz, prostą, małą, tak? Ale to nam znika, tylko tą jedną małą rzecz zaczynamy rozmuchiwać. Ona powraca, pokazuje, mówimy, że to jest super, tak? Nie wiem, szukam dobrego przykładu teraz z ocenianiem, prawda? I być może na przykład, jeżeli nie zrezygnowaliśmy ze sobą, tak? Ale uzgodniliśmy, że z całą powagą traktujemy, na to się zgodziliśmy, prawda? Bo na to tak naprawdę bardzo trudno się nie zgodzić. Chociaż najczęściej robi się to tak, że to się zmienia w swoją parodię, ale że mianowicie przedstawiamy uczniom kryteria do oceny. Tak? I co więcej, udaje nam się przeforsować pewien model tych kryteriów, taki, który będzie dosyć zaawansowany. Tak? Bo bardzo często kryteria na przykład jak przydają się kryterium, które otrzymują moje córki, to one bardzo często są wyglądają jak lista pojęć. Taka checklista pojęć, które trzeba pamiętać. Bez informacji, jakie umiejętności za tym stoją, a zatem bez żadnych poważnie traktowanych czasowników operacyjnych, czyli takich, które podpowiadałyby mi, co ja mam z tymi pojęciami robić i co więcej podpowiadały mi, jaki charakter będzie miało zadanie na sprawdzianie, tak? No bo ten czasownik operacyjny nie zobowiązuje. To znaczy, jeżeli ja piszę w swoich kryteriach, analizuję postanowienia drugiego pokoju toruńskiego, to z tego dla mojego ucznia wynika jasna informacja, że zadanie, które będzie dotyczyło drugiego pokoju toruńskiego na sprawdzianie, będzie zadaniem analitycznym. Tak? To znaczy, nie musi spodziewać się pytania o datę. Tak? To będzie zadanie z analizy. Znaczy, to będzie zadanie, które będzie polegało na tym, żeby dokonać analizy tych postanowień i tak jak skonstruuję to zadanie, żeby ono było analityczne. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc ustalam to i jeżeli uda mi się już tylko to przeforsować, rzetelne kryteria. Prawda? Stopnie zostają. Wprowadzam kryteria. Teraz ja mogę robić te kryteria naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Sprawdzać, jak one działają, a pokazywać na dowodach, że moi uczniowie korzystają z nich i potrafią z nich korzystać, pokazywać moim kolegom, powiedzieć, wiecie, zrobiłem taki mały eksperyment, razem jeszcze Krzysiem, Anią i Zosią, prawda, moją czwórką sojuszną, tak? Zrobiliśmy taki eksperyment, że dawaliśmy bardzo jasne kryteria i prosiliśmy dzieci, żeby sami sprawdzały sobie klasówki. Zobaczcie, jakie są efekty, tak? Jak to działa. Tak? To jest ten moment, w którym jest małe zwycięstwo, przegraliśmy na wszystkich frontach. Chcieliśmy zlikwidować stopnie, nie udało się. Chcieliśmy zmniejszyć ilość stopni, nie udało się. Chcieliśmy wprowadzić informację zwrotną, nie udało się. Powiedzieliśmy, zróbmy kryteria. No i dyrektor powiedział, no właśnie, koledzy, przecież to jest nawet rozporządzenie, muszą być kryteria. No to wszyscy mówią, no robimy kryteria, przecież mówimy, że klasówka będzie z układów równych. Czy to nie są kryteria, prawda, że będzie z układów równych? Co jeszcze mi można powiedzieć? Po prostu z układów równej, co dużo takich. Kryterium. Klasówka z układów równej, drugie kryterium od strony 43 do 57. Dobre, jasne kryterium, takie uchwytne, 43-57, prawda? Wszystko pomiędzy, w tym zbiorze się jest. Bardzo dobre kryterium. Tak? No więc my mówimy, a to zobaczcie, a może taki kryterium. Tak? Ponieważ te kryteria, które możemy wtedy pokazać, są zwykle zdecydowanie bliższe rozporządzeniu niż kryterium zdefiniowane jako coś pomiędzy 43 a 57, tak? to jest już do przejścia. Tak? Znaczy, na wszystkich frontach mieliśmy porażkę, mamy jedno małe zwycięstwo, przeszły kryteria. Te kryteria będą robione lepiej lub gorzej. My robimy je bardzo dobrze i jeszcze jakby pokazujemy, jak to działa. Pamiętam, że jak ja zacząłem robić kryteria, dzisiaj na nie patrzę, myślę sobie, że były hałowe, ale w tym momencie bardzo dumne i one i tak wyznaczały bardzo wysoki standard w mojej ówczesnej szkole. Zacząłem robić kryteria, rozpisując to, pokazując dzieciom na stopni, co one powinny umieć.
I jakby rewalowaniu tej zmiany, tak, nawet zajmowały się same dzieci, dlatego że one po prostu domagały się od innych nauczycieli takich samych kryteriów. Pokazywały te moje kryteria i mówiły tak, a czy nie umiem się o tak, tak? Ponieważ one nie pokazywały, wiecie, czegoś zupełnie od czapy, tylko pokazywały po prostu dobrze zrobione kryteria, wiecie. To bardzo trudno im było powiedzieć, nie, nie możecie oczekiwać takich kryteriów, bo nie, bo to jest po prostu bez sensu, bo nie wiem, co to są jakieś głupie tabelki, prawda? Więc on w zasadzie to, co tam jest, zgodnie ze współrządzeniem. Więc to, jest, to są małe zwycięstwa. I ostatnia rzecz, o której chciałem na tym etapie powiedzieć, to jest ten moment, w którym jest ten krok, to znaczy, kiedy ja zaczynam istotnie wpływać na zmianę w instytucji poprzez to, że wszystkie te rzeczy, które zrobiłem, to znaczy to, że systematycznie zaznaczam granice swojej tożsamości. Tak? Przez to, że zamieniam zagrożenia w szanse. Przez to, że zaczynam jakby traktować, przez to, że zaczynam, wykorzystywać swoje małe sukcesy, dochodzę do takiego miejsca, w którym zaczynają się najczęściej w ogóle nie skupiać ludzi. Tak jak w tym badaniach Meyerson, to bardzo wyraźnie widać, że siła konkretnego radykała polega na tym, że on przez tą swoją, przez taki swój prosty upór, wiecie, nie to, radykał nie jest człowiekiem, który jedzie na konflikcie. Nie jest człowiekiem, który po prostu jedzie na zderzenia, prawda? Nie. On po prostu trochę kamykiem w bucie, jest sympatycznym, uprzejmym członkiem organizacji, który po prostu jest wierny bardzo prostym zasadom i maksymalizuje to, co mu się udaje zrobić. To oznacza, i to bardzo dobrze widać w badaniach Meyersa, że ujawniają się inni dyskretni radykałowie. To znaczy, w waszej radzie pedagogicznej jest jeszcze przynajmniej kilka osób, które myślą dokładnie tak, tylko nie mają jakby tej gotowości, którą wy macie osób. I one się pojawią obok was. Kiedy wy będziecie systematycznie zaznaczać swoją osobność, to one się pojawią obok was. I to oznacza, że zbudujecie grupę sojuszy. A zbudowanie takiego sojuszu, 4, 5, może 6 osób w radzie pedagogicznej, to jest potęga. Znaczy, 6 osób, które zaczynają nawzajem siebie wspierać, tak? I które już te, od tej pory mogą robić rzeczy naprawdę prowokacyjne, tak? Znaczy, na przykład zacząć się odwiedzać i robić sobie obserwacje koleżeńskie. Tak? Nie na takiej zasadzie, że mówimy, wszyscy macie obserwacje koleżeńskie. To jest sprawa dyrektora, gdzieś trzeba to zrobić. Ale my po prostu chodzimy, byśmy na obserwacje koleżeńskie. My po prostu pracujemy nad swoimi kryteriami. My po prostu staramy się eksperymentować z takim, którym modelem oceniamy. I tak dalej, i tak dalej. To taka szóstka, którą działamy, to jest potęga. Tak? Ona jest potęgą po pierwsze dlatego, że człowiek w ogóle jest raźny w gromadzie, to jest naprawdę niebagatelna rzecz. Tak? I takiej grupie też bezpiecznie możemy sobie opowiedzieć o naszych frustracjach, to też jest potrzebne. I to jest jakby kawałek jeden. Drugi kawałek jest taki, że jesteśmy wtedy bardziej zaraźliwi. Tak? Wreszcie trzeci kawałek, myślę, że mi się wydaje istotny, jest. No właśnie, chciałem powiedzieć, że jest bardzo istotny, ale jest istotny, tylko oczywiście w tej chwili zgubiłem wątek. Chciałem powiedzieć o tym, dlaczego tak ważne jest Arzwie, dlaczego ważne jest tak ważne jest posiadanie sojuszników. Dlatego, że zwłaszcza kiedy wprowadzamy jakieś istotne zmiany w uczeniu się, takie, które idą pod prąd kultury szkoły, to musimy pamiętać o tym, że to, czego my uczymy dzieci, tego inni nauczyciele oduczają. Jeżeli my uczymy dzieci, nie uczymy się dla stopni, to inni nauczyciele systematycznie oduczają tego dzieci, mówiąc, uczycie się dla stopni. Jeżeli my mówimy dzieciom, zobaczcie, jakie fajne jest uczenie się, to inni nauczyciele systematycznie oduczają tego, mówiąc, trzeba się tego uczyć, bo będzie na egzaminie. Tak? Krótko rzecz biorąc, jest takie siłowanie się. Tak? Teraz, jeżeli ja nie wiem, jestem nauczycielem osób, tak? I mam godzinę tygodniową i nie mam sojuszników, to jest masakra. Tak? Znaczy, ja przez godzinę w tygodniu będę uczył, a pozostali moi koledzy przez pozostałe 34 godziny będą oduczać. Ale teraz wyobraźcie sobie, że w tym sojuszu mam matematyka i kolejstwo. To jest 11 godzin. 1/3 ich tygodnia. To już tylko ta trójka po prostu. Wiecie, jeżeli w sojuszu macie matematykę i kolejstwo, po prostu rozwalacie, tak? Teraz jeszcze dołączcie do tego, powiedzmy, WF-istę i chemika, po prostu zgarniacie połowę godzin tych dzieci. Jeżeli to są jeszcze ludzie z tego samego zespołu pracowego. To już jest po prostu taki impet,
prawda, że to po prostu musi uruchomić lawinę, to nie ma rady. Tak? Znaczy, jeżeli na 15 godzinach z 30 dzieci dostały kryteria, no to, to się musi zmienić. Tak? A ta strategia bycia dyskretnym radykałem, począwszy, jak powiedziałem, od mówienia po prostu, tu jestem, tak? Nie mogę inaczej, aż do miejsca, w którym tworzę sojusz i zaczynamy systematycznie w grupie pracować, nie narzucamy niczego razu, tak? Mówimy, hej, zmieńcie. Nie, my się zmieniamy. To jest strategia, która sprawia, że organizacja się zmienia, tak? Nasza instytucja się zmienia. Tak? Instytucje nie zmieniają się przez radykalne zmiany. Nie zmieniają się przez to, że dyrektor wychodzi i mówi, od dzisiaj wprowadzamy zmiany kształtujące. On wychodzi i mówi to, wszyscy mają to w nosie, grupa naiwniaków próbuje to wprowadzać przez 2 miesiące, później też rezygnują. Pod koniec roku dyrektor się pyta, czy wprowadzamy oceny kształtujące, bo w międzyczasie zapomniał, że wprowadzamy, ale ponieważ we wrześniu to powiedział, to w czerwcu się zapyta, czy wprowadzamy. My mówimy, staramy się, ale napotykamy trudności. Mówi, trudności muszą być, wprowadzajcie tak. Prawda? Będziemy wprowadzać. I już od września wszyscy jesteśmy spokojni i już się nikt nie zajmuje. A więc to w ten sposób oczywiście się do zmiany nie dokona. Ale zmiany dokonuje się tak naprawdę przez powolne adaptacje. Tak? To znaczy przez to, że system powolutku się zmienia i dopasowuje. Tak? Z roku na rok. Na skutek tego, że najpierw jakby jest jeden kamyk w bucie, 3 kamyki w bucie, 5 kamyków w bucie, te kamyki trochę rosną w tym bucie. Po prostu trzeba zacząć inaczej chodzić, albo zmienić ścieżki, którymi się kroczy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie ten sam mechanizm, który sprawia, że wielkie zmiany się wykoślawiają i padają, bo to jest taki mechanizm, że wiecie, jest wielki plan, później ten plan zaczyna, wiecie, zmieniać się na skutek tego, jak wygląda środowisko. Tak? Tutaj z czegoś zrezygnujemy, bo to jest 4A. Tu z czegoś zrezygnujemy, bo to jest już. Tak? Tu z czegoś zrezygnujemy, bo to jest taki czas w roku szkolnym, że naprawdę...